Tankować będę na misji, którą możecie pobrać. Zawiera ona 16 ustawione za dwoma cysternami. Jedna leci około godziny, nie skręcając zupełnie. Druga robi około 30-milowe orbity. Ustawione są na 20 tysiącach stóp i będą poruszać się na tej samej wysokości, ciągle z prędkością poniżej 300 węzłów. Polecam Wam przypisać dwa przyciski. Pierwszy to jest Ready for Pre-Contact. Ten komunikat jest wysyłany do tankowca, mówiąc mu, że jesteście gotowi do kontaktu i wykonuje się go bardzo blisko cysterny. Możecie go też wykonać za pomocą menu radiowego, czyli naciskając tu w prawym górnym rogu F2 czy F1, Ready for Pre-Contact, tylko musicie oderwać rękę od joysticka, od hotasu, więc jeżeli zbindujecie sobie ten przycisk na hotasie, na przykład na przepustnicy, tak jak ja zrobiłem, nie musicie odrywać ręki od przyrządów. Drugi przycisk służy do otwierania i zamykania portu do tankowania. Może nie jest aż tak super istotny, można go przecież włączyć, będąc jeszcze dosyć daleko od tankowca. Ja mam to zbindowane, bo nie chcę odrywać wzroku od tankowca, do którego lecę. Przycisk do otwierania portu do tankowania znajduje się w tym miejscu. Air Refuel Open. I teraz jest otwarty. Również tutaj na tym wskazaniu będziecie mieć informację ready, czyli jesteście gotowi do tankowania. Podczas tankowania zazwyczaj sobie wrzucam na DED informację o mojej wartości paliwa, jaką posiadam, po to, żeby wiedzieć mniej więcej, kiedy się skończy tankowanie. I tą do DED możecie wyrzucić na HUD, klikając ten przycisk na samą górę i macie na HUDzie wtedy do powtarzania. Wytrymujcie samolot tak, żeby mniej więcej leciał samodzielnie, powiedzmy równo. Pomoże Wam to przy, powiedzmy, utrzymaniu maszyny za tankerem. Tylko pamiętajcie, że fly-by-wire system zarządza ruchami samolotu, może nie ruchami, ale ustawieniem góra-dół, więc nie musicie trymować nosa do góry lub do dołu. Polecę do tego tankowca, który leci cały czas prosto. Teraz prowadzę jego takan. Klikam sobie na jedynkę, wprowadzam takan tutaj z mojej ściągawki 61, Enter. Klikam na sekwencję, żeby zmienić się na Transmit Receive. Teraz na pomiędzy nogami zmieniam sobie na HSI informacje i nie mam i poprawnych danych do tankowca. Dlaczego? Bo jestem teraz na X, a powinienem mieć Y modulację, więc klikam sobie, tutaj jest w nawiasie 0 pokazane, więc naciskam 0 i naciskam Enter. Zmienia się modulacja na Y i tu pomiędzy nogami teraz powinienem mieć informację o odległości oraz kursie, gdzie znajduje się takan. Ta stacja takanu, czyli w tym wypadku nasz tankowiec, jest 1,4 mili, gdzieś mniej więcej na godzinie pierwszej, co się zgadza. W DCS-ie ta modulacja X i Y bywa często zawodna. Ja nie wiem, czy to jest bug, czy to jest tak specjalnie zrobione, ale faktycznie jest, że w edytorze możecie wprowadzić modulację X, natomiast ona nie będzie działać, więc jeżeli jesteście pewni, że wprowadziliście poprawną częstotliwość, w tym wypadku 61, jeżeli nie macie danych na X, przenieście się na Y, a jeżeli jesteście na Y i nie macie danych, no to przenieście się na X i powinno to zadziałać. To pikanie, które słyszeliście, to jest kod Morsa i to jest TEX, czyli kod wywoławczy tego takanu, i to można ściszyć, czyli całkowicie wyłączyć tym pokrętłem, czyli takan. Prowadzę teraz częstotliwość do tankera, ona była 261, czyli to jest częstotliwość UHF, czyli kliknę sobie COM1, piszę 26100, Enter. OK, żeby sprawdzić na pewno, czy tak jest pisane, kliknę Return, 261 zgadza się i teraz skontaktuję się z tankowcem, używając radia COM1, czyli UHF-u, kliknę sobie Tanker, lecimy do Texaco, klikam Texaco, Intent to Refuel. Tankowiec podał mi swoją wysokość oraz prędkość. To są ważne dosyć informacje, bo mniej więcej wiecie na jakiej wysokości, z jaką prędkością będziecie podchodzić do tankowca. I to Ready Pre-Contact jest, tak jak pokazałem tutaj, zbindowane na radiowym menu pod jedynie F1, ale tak jak mówiłem, ja mam to zbindowane na klawiszach, czyli jak nacisnę te klawisze, mimo że nie naciskałem tutaj tego menu, mogę wykonać Ready Pre-Contact. Jeżeli jestem w niepoprawnym slocie, no to tankowiec mi powie Return Pre-Contact, bo tą operację wykonuje się będąc już za tankowcem. To jest tak zwany boom, czyli można powiedzieć tyczka do tankowania. Ona ma tutaj oznaczenia kolorem. Teraz czerwony oznacza, że jesteście w niebezpiecznej sytuacji, pomarańczowy, uwaga, dochodzicie do tej niebezpiecznej sytuacji, zielony oznacza, że jesteście w idealnej pozycji do tankowania i ta tyczka oczywiście wchodzi do przodu lub się wyciąga. I teraz macie mniej więcej 3 metry, żeby wyciągnąć tą tyczkę w obydwu kierunkach i boom porusza się mniej więcej, tam już nie pamiętam parametrów, ale to jest 20 parę stopni do 60 paru stopni, czyli macie mniej więcej tam, nie wiem, z 40 parę stopni na to, żeby wychylać ten pałąk.
Ale tankując we F-16, tak naprawdę tego pałąku nie widzicie, więc musicie polegać na światłach, które wyświetla wam tanker, które są tutaj pod kadłubem samolotu. Te światła nie pokazują pozycji waszego samolotu, a pozycję boomu. I teraz lewa szyna mówi o tym, czy jesteście za wysoko, czy za nisko. Down, tutaj macie informację, że musicie odejść w dół. Up oznacza, że musicie podejść trochę do góry. A tu informacja o tym, że jesteście za daleko, bo musicie przesunąć się do przodu, czyli forward, i aft to jest do tyłu. Czyli możecie mniej więcej się, jeżeli jesteście tutaj w tej pozycji, czyli widzicie dwa zielone światła w środku, oznacza, że jesteście w dobrej pozycji. Teraz każda jakaś tam różnica będzie wam pokazywać informacje o tym, co powinniście robić, żeby skorygować ten lot. Te światła są dosyć dobrze widoczne z kokpitu F-16, natomiast ja tak czy siak patrzę się na te światła, ale również patrzę, jak dosłownie ruszają się skrzydła i kadłub względem, powiedzmy, góry mojego monitora, bo wtedy wiem, że on na przykład teraz zaczynam schodzić w dół, teraz zaczynam iść do góry, powiedzmy teraz przesuwam się na lewo i idę na prawo, tak? Czyli wiem, jak mniej więcej również korygować lot samolotu. Wstawiłem się za tankerem, jestem powiedzmy w dobrej pozycji, włączę teraz control boxa, to jest mój joystick, jak się porusza, to jest moja przepustnica, otworzę port do tankowania, użyję mojego skrótu na hotasie. Dobra, i teraz muszę powiedzieć, że jestem gotowy do kontaktu. No, powiedzmy, że teraz. Używam, tak jak mówię, tego skrótu, możecie używać również menu radiowego. Mam clear contact i zobaczcie, co się teraz stało. Boom podszedł do góry, czyli wychylił się maksymalnie do góry. To nie znaczy, że ja mam lecieć za nim do góry, ponieważ on mniej więcej próbuje celować w port mojego samolotu, więc on wychylił się maksymalnie do góry, ale tak jak mówię, to jest jego pozycja bardzo zła, więc ja ustawiam się na tej samej wysokości, na której ten port mniej więcej był. Teraz podchodzę sobie do przodu. Jeszcze. I teraz w tym momencie już patrzę na światła. Teraz na lewej szynie mam informację, czy jestem za nisko lub za wysoko. W środku pali się światło, więc pozycję mam poprawną. Trochę jeszcze do przodu. Teraz na prawej szynie już widzę, że światło też się zapaliło i mam kontakt. Jestem trochę za blisko. I teraz najważniejsze przy tankowaniu to jest zrozumienie, jak działa joystick i jak działa przepustnica. Ja przepustnicą cały czas macham, widzicie, że ona non-stop drga i to samo jest z joystickiem. Trzeba robić mikro, ciągłe ruchy. No nie jest tak, że przepustnica czy joystick stoją w jednym miejscu i wy oczekujecie, że samolot będzie dobrze się utrzymywał. Musicie non-stop pracować i przepustnicą, i joystickiem. Ja, tak jak mówię, patrzę się na szyny. Mniej więcej skupienie wzroku mam na szynach, bo to jest dosyć dobra informacja, ale jednocześnie mniej więcej kątem oka widzę, jak poruszam się względem kadłubu, więc wiem, czy jestem za nisko. Może nie tyle, że za nisko, ale wiem, jak poruszam się względem samolotu, więc łatwiej jest mi się ustawić do czegoś, co się poruszam, niż co do szyn, które generalnie przeskakują co jakiś czas, bo one nie mają takiego ciągłej wskazówki. Transfer complete. Po prawej stronie nikogo nie ma, spadamy na prawo, chowam port. Trenowanie tankowania możecie wykonywać na sucho, czyli po prostu zgłosicie się do tankera, ale nie powiecie, że jesteście gotowi do kontaktu. Boom będzie cały czas wysunięty i wy mniej więcej udajecie sobie, że lecicie, powiedzmy, do tego boomu. Więc ja próbuję utrzymywać maszynę, powiedzmy, w jednej pozycji właśnie do tej tyczki. Jeżeli cysterna leci dosyć wolno i wam to nie odpowiada, zawsze możecie wystawić hamulce aerodynamiczne. To teoretycznie zwolni waszą maszynę, więc musicie pracować na wyższych obrotach silnika, a wyższe obroty silnika generalnie są trochę bardziej responsywne, więc pracujecie na lepszych trochę parametrach. Zwróćcie uwagę, że podczas tankowania, jeżeli jesteście podpięci, macie zieloną lampkę na indekserze po prawej stronie od HUD-u. I teraz, jeżeli ja nacisnę przycisk NWS, którym steruje się goleniem na ziemi, on podczas tankowania ma taką specjalną funkcję do awaryjnego odcięcia się od boomu. I teraz, jeżeli ja go nacisnę, to boom automatycznie mnie odepnie. Podchodząc do tankowania już lub będąc już podpiętym, możecie wpaść w tak zwane PIO, czyli oscylacje wykonane przez pilota. I wygląda to mniej więcej tak, że podlatujecie, jest wszystko ładnie, pięknie i nagle zaczynacie lecieć w dół i nagle zaczynacie lecieć w górę i w dół i w górę i odpadacie zupełnie od powiedzmy poprawnego lotu. Te oscylacje można w miarę wytłumić, jeżeli jeszcze nie zostały one wykonane zbyt mocno.
To jest boom, czyli tyczka, z której będziemy tankować. To jest linia pozioma, czyli ta taka równoległa do ziemi. Teraz niebieskim kolorem zaznaczone jest to, jak mój nos zaczyna wchodzić faktycznie w oscylację góra-dół, góra-dół. A czerwonym kolorem zaznaczam moje kontrakcje joystickiem. Co robię, to jeżeli czuję, że maszyna zaczyna lecieć do góry, inicjalnie bardzo mocno szarpię drążkiem w dół, no może nie mocno, ale na tyle, żeby powiedzmy wytłumić ten ruch do góry, daję szybko z powrotem na pozycję neutralną i czekam, oczywiście w mikrosekundach, co się dzieje z samolotem, ewentualnie dodatkowo powoduje mniejsze lub większe ruchy drążkiem, żeby jeszcze bardziej wytłumić ten ruch. I to jest to samo, nos spada w dół, mocno szarpię drążkiem do góry, żeby go szybko wytłumić, daję do pozycji neutralną i czekam znowu, co się dzieje, ewentualnie robiąc mikrokorekty, żeby wytłumić ten ruch. Tankowanie w zakręcie może wydawać się trudniejsze, ale tak według mnie nie jest aż tak trudne. Tankowanie w zakręcie wymaga od was tego, żebyście o wiele częściej ruszali joystickiem, żeby utrzymać maszynę w dobrej pozycji. W związku z tym tak naprawdę uczy was tego, że joystick nie stoi w jednym miejscu i oczekuje na to, co się wydarzy, tylko uczy was cały czas wykonywania mikroruchów, więc tak trochę z mojego punktu widzenia powoduje, że no jest pod tym względem lepszym takim powiedzmy trybem do nauki. Ja wiem, że jest frustrujące na początku, też tam byłem, też to robiłem, ale tak z punktu widzenia czasu myślę, że jednak tankowanie w powietrzu, znaczy w tych zakrętach, trochę uczy powiedzmy lepszego panowania nad maszyną. Cysterna wchodząc lub wychodząc z zakrętów zrobi raczej mocny nawrót, więc żeby powiedzmy równo z nią pójść i nie zerwać kontaktu, warto machnąć również joystickiem w tym samym kierunku inicjalnie dosyć mocno, a później wytłumić te ruchy lewo-prawo dodatkowo joystickiem.